to nie wszystkie kombinezony mają. No, dosyć długie. Tutaj mamy te 3 cm, które przylegają do ciała. Powiem tak szczerze, do celów tutaj naszego testu ubiorę jeszcze bluzę. Witajcie moi kochani w pomieszczeniu, nazwijmy to technicznym. Dzisiaj jesteśmy tutaj, a nie jesteśmy na rybach, ani nie jesteśmy w studio, ponieważ tam nie ma za bardzo miejsca do tego, żeby, zobaczcie, zrobić unboxing tej oto paki. W tej paczce mam kombinezon. To jest ten suchy kombinezon, który dostałem od was. To wyście się na niego zrzucali. Tak jak wiecie, było bardzo ciężko go dostać. Ja chciałem rozmiar L, bo słuchajcie, no jestem niewysoki, brzuszek mam. No i ogólnie było ciężko dostać coś. Zobaczymy, czy ten kombinezon będzie na mnie pasował, bo to nie jest rozmiar M ani L, tylko coś pomiędzy L a M. Rozpakujmy to, zobaczmy, co jest w środku. Oczywiście nóż od garbatego, najlepszy w swoim rodzaju. Nie zardzewiał jeszcze, pytacie się o to często. Nie wiem, jak on to robi, ale ten nóż cały czas jest ostry, nie był jeszcze ostrzony i no, nie zardzewiał, pomimo tego, że używany jest na słonej wodzie. Słuchajcie, wygląda to tak. Nie jest to ciężkie. Nie jest to ciężkie. Mamy tutaj, zobaczcie, sztyft. To jest, z tego co wiem, sztyft, który służy do smarowania zamków, żeby one po prostu były wodoszczelne. Słuchajcie, nie wygląda to źle, natomiast jak tak sobie to tak wstawiam, no to jest wyższe ode mnie. Dobra, spróbujemy to ubrać. Przerzućmy to tam. No i spróbujemy to ubrać. Jak się takie coś ubiera? Zobaczcie, rozmiar jest MB. Rozmiar jest MB, oznacza to, że to jest taki grubsza M-ka. Tak ja bym to nazwał, ponieważ tutaj w klacie ma więcej. Tutaj macie wymiary dokładnie, a tam gdzieś, wiecie, nogi, chyba nogi nie są w ogóle dłuższe. Spróbujemy to rozpiąć. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu coś takiego trzymam. Co my tu mamy? Mamy, zobaczcie, taki oto pas. Jak to odpiąć? Kurczę, nie wiem. Tutaj mamy. Chyba po prostu się go odpina, słuchajcie. Oleś ciężko idzie. Żebym czegoś źle nie zrobił. Bo tu mamy, zobaczcie, taki oto rzep. O. Tak, jeden z drugim. O. Taki bym powiedział bryzgoszczelny bardziej. I pod tym rzepem mamy. No, mamy ten nasz zamek. Czyli go musimy otworzyć, żebym ja się do tego mógł wbić, nie? Żebyśmy czegoś, wiecie, nie przyszczypali. No i dobra, słuchajcie, tak to wygląda, zobaczcie w środku. Powiem tak szczerze, myślałem, że bardziej gumowo będzie, natomiast ten materiał jest bardzo śliski. I idąc dalej za ciosem, powiem tak, spróbuję. Zobaczcie, bo jestem normalnie, dopiero co przyleciałem ze szkoły, mam koszulę, mam spodnie, spróbuję się wbić w ten kombinezon tak jak stoję. Czyli no, normalnie w spodniach, w skarpetkach, tak po prostu jak przyjechałem ze szkoły, ściągnę tylko zegarek. Ok, to teraz słuchajcie, teraz by się trzeba było w niego wbić. I teraz będzie zagwozdka, bo nie wiem, jak się w takie coś wbijać. Prawdę mówiąc, nie przygotowałem się, bo nie sprawdzałem w necie, jak wchodzi się w coś takiego. Spróbuję po prostu zrobić to maksymalnie delikatnie, tak jak widzicie. Ok, jest noga. Taka oto. Bez żadnego problemu wchodzą spodnie. Mam też neopreny 7 mm dama. I te neopreny nie dość, że są sztywne, to one w środku są takie jakby gumowe. I nie ma bata, żebyśmy normalnie tak wsadzili spodnie, nie? Ja sobie czasami tak radzę, że po prostu biorę skarpetę, naciągam na spodnie
i wtedy, no jak delikatnie wsadzę nogę, to bywa, że się uda, natomiast tutaj widzę, że jest opcja, że to się uda wot tak wsadzić. No. Trochę, wiecie co, tutaj ja bym się ten pas, który tutaj jest, ten tutaj, o. Ja bym się tego pozbył, chociaż przy ubieraniu, ale no rozumiem, że tego nie można się pozbyć, że to jest integralna część tego stroju, więc odpuśćmy to do samego końca. Wsadźmy rękę. Okej, już widzę, tutaj dobrze trzyma. Sprawdźmy drugą rękę. No. Dobra. Trzeba też powiedzieć jedną ważną rzecz, że ja nie jestem jakoś mocno ubrany, słuchajcie, nie mam nawet bluzy, nie? Fakt, dałem ciało, bo mogę troszeczkę mocno się tutaj ubrać. Natomiast, no będziemy patrzeć, nie? A! Teraz trzeba ubrać głowę. Ojej, coś tutaj nie trzyma. Co my tutaj mamy jeszcze? Chyba. Spróbujmy się zapiąć. I od razu wam powiem, że na razie to nie wygląda źle, słuchajcie. Znaczy się inaczej. Nie wiem jak wygląda, bo wygląda tutaj w podglądzie trochę czerwono, nie? Trochę ten czerwony kolor wali po oczach, mógł być inny. Z drugiej strony, no jakby mnie mieli na kajaku szukać gdzieś na morzu, to jednak wolę tak być ubrany. Myślę, że mógłbym sobie ubrać coś jeszcze, za chwilę to zrobię. No, byłoby ok, natomiast powiem wam szczerze, że ten kombinezon nawet jest duży. Nawet jest duży, jakbym był wyższy jeszcze, to myślę, że nie byłoby większych problemów, żeby go też ubrać. Czemu zginam tak nogi wysoko? Bo na kajaku ja będę ogólnie siedział, o coś w tym stylu. Wiecie, pedałujemy w ten sposób. No i tak sprawdzam jak to wygląda. O. Dobra, następna rzecz. Mamy tutaj te uszczelniacze. Sprawdźmy je tak sobie na szybko. Myk, o. Oho. I tak to wygląda. Zobaczcie od tej strony. Nie wiem, czy tutaj ostrość będzie. Ostrość powinna być. Słuchajcie, tak to wygląda. Oczywiście można tutaj to zrobić tak. Gadałem jeszcze z Bodziem Kasakiem. Ja mówię, fajnie jak tutaj jeszcze mamy tą kufajkę, wiecie, że mamy tutaj kaptur i to wtedy ta woda, wiecie, zawsze możemy się tym jakoś zrobić, że ta woda tutaj nam jakoś nie leci. Może i okej. Jakby tak miał, to ja poproszę, nie? To może fajnie, fajna akcja. Natomiast jak on tego nie ma, potrafię też tutaj widzieć plusy. On tego nie ma, ja będę częściej na kajaku to chyba używał. No i ten kaptur mógłby mi trochę mimo wszystko, słuchajcie, przeszkadzać, tak myślę, na kajaku. Tu czuję lekki dyskomfort. Jest tego może dużo. Spróbuję to wyprostować jakoś. Okej. Okay. No dobra, trochę tutaj uwiera, nie? Trzeba się może do tego przyzwyczaić. Tak, mamy wykonane mankiety. Jak sobie tutaj to odczepimy, zobaczcie, tak to wygląda w środku. No nie jest źle, zobaczcie. Mamy tą gumę. Guma jest aż dotąd, mam takie wrażenie. Tak, do tego spawu mamy tą gumę, więc ona tak delikatnie, fajnie schodzi. Trzyma bardzo dobrze i do tego jeszcze możemy, zobaczcie, sobie tutaj to ponaciągać. Sprawdźmy jak mocno. Powiem szczerze, tak mocno jak chcemy. Bo o ile mamy tutaj rzep, to zobaczcie, na tym samym obwodzie mamy tą drugą część rzepa, która będzie nam trzymać, więc możemy sobie tutaj zrobić tak mocno jak chcemy. Ja na tą chwilę, powiem szczerze, nie widzę potrzeby, bo nawet jakbym wpadł do wody, myślę, że to by mnie na tyle mocno tutaj ściskało i na takiej dużej odległości. Ja nie wiem, czy to widać, ale zobaczcie, tutaj mamy te 3 cm, które przylegają do ciała i myślę, że tu
na tych 3 cm to po prostu no, trzyma. Podobną sytuację mamy na szyi, tylko że na szyi troszeczkę mi się zawijają te 3 cm. Troszeczkę mi schodzą, może by trzeba było to tak ponaciągać na dół. Może, a może nie, nie wiem, nie wiem, nie znam się. No i to by było na tyle. Słuchajcie, teraz tak, same nogawki, myślę, że to będzie widać na tej drugiej kamerce, wyglądają w ten sposób, no dosyć długie. Nie wiem, czy to będzie widać, słuchajcie, ale myślę, że tak, dotąd, aż dotąd, zobaczcie, mamy tą wbudowaną skarpetę, czyli ona jest bardzo długa. Daje nam to to, że my możemy, brodząc w wodzie, mieć wyższe buty, w zasadzie powinniśmy mieć wyższe buty, no i wtedy na te buty wyższe, zobaczcie, nakładamy tą część, o, myk, i ją mocno, tak samo, zobaczcie, jesteśmy w stanie, o, ja pomimo tego, że nie mam żadnego buta, jestem w stanie to bardzo mocno ścisnąć w tym miejscu. To nam daje to, że wiecie, ten piach, który się przemieszcza na dnie, bo tam cały czas jest piach, nie wpada nam do butów. Czyli tak prawdę mówiąc, jesteśmy w stanie każdy but w tym momencie obsłużyć, bo nawet jakbyśmy ubrali kalosz, który w zasadzie sięga mi do kolan, by mi sięgał do kolan, zobaczcie, tu mamy ten spad. Czyli jakbym miał naprawdę duży kalosz, to jestem w stanie nawet ten duży kalosz ładnie tutaj pyknąć. I jest. Tutaj mamy, zobaczcie, mamy taki, jakby taką gumę, nie? Więc ten pasek, który ma tylko tutaj tę gumę, ma tylko tu na dole. I jak on tak mocno przylega dookoła, i tak nam wpuści wodę. Bo nawet, słuchajcie, on nie przylega dookoła idealnie, bo mamy w niektórych miejscach, zobaczcie, zagięcia materiału, nie? I teraz ten pasek może przylegać mocno, natomiast to zagięcie materiału spowoduje nam to, że jak my będziemy po prostu stać w wodzie po piersi, to ta woda i tak się będzie delikatnie sączyć do góry, czyli nam wpadnie dokładnie tutaj, pod tą warstwę, zobaczcie, czyli nam wpadnie tu, gdzie mamy ten zamek. Jeżeli zamek nam będzie popuszczać, no to ta woda będzie wlatywać do środka, nie? Od cała filozofia, nie? No i co, i mamy jeszcze, zobaczcie, taki zamek mamy. To nie wszystkie kombinezony mają, ale jak żeśmy rozmawiali z moimi rozmówcami na debacie, to faktycznie mówili, żeby coś takiego sobie sprawić z tym zamkiem. No i jest to rzecz potrzebna, tak to powiedzmy. O ile my brodzimy w wodzie, no i to też od czasu do czasu wychodzimy na ten brzeg, no to może faktycznie tutaj to by można było pościągać i okej, okay, nie? Natomiast wyobraźmy sobie sytuację, że ja jestem na kajaku. No to tutaj ten zamek na pewno się nam przyda. Co nam pozostało do sprawdzenia, to ubrać jakąś kurtkę, myślę. Bo jeżeli chodzi, zobaczcie, o nogi, to tutaj nie ma problemu. Ja jestem teraz w jeansach normalnie, nawet jakbym pod te jeansy jeszcze ubrał, nie wiem, jakiś ocieplacz. Tu nie ma z nogami problemu, jeżeli chodzi o pas. Wydaje mi się, że też nie ma problemu, bo nawet ten pasek, który tutaj mamy, to sobie go ściągnęłem. Zobaczcie, on tutaj ma jeszcze luz, nie? Czyli pomimo tego, że jestem grubas, zmieściłem się w ten kombinezon i z czego jestem bardzo zadowolony. To teraz zawołam kogoś, bo już nie chcę w nim chodzić oczywiście. Dajcie znać też w komentarzu, jakie mocne są te stopy, bo te stopy wydają się taką piętą achillesową, ale tego całego kombinezonu, bo ten kombinezon ogólnie jest taki, wiecie, kilkuwarstwowy. Natomiast te stopy, no tak wyglądają, tak... Mają te szwy, zobaczcie, coś takiego. Ale ja bym tutaj to tak z przymrużeniem oka robił. Mam kurtkę, mam bluzę. Kurtka to jest taka zwykła, standardowa, bluza no, też zwykła, standardowa. Szybko się w to ubiorę, a jeszcze może tak, może zróbmy ten test, jakby się z tego oswobodzić, tego kombinezonu. Czyli co, rozumiem, że odpinamy te rzepy, żeby dostać się do góry, do naszego zamka. Okej, ojej, daleko, daleko ten zamek jest, zobaczcie, aż tutaj daleko. No i dobra, łapiemy ten zamek. Nie, on jest na dole, ale beka. Zobaczcie, jest tu.
Nie dopiąłem gazu do końca, bym miał tutaj wlewkę. W sumie ciekawa sytuacja, nie? Czemu on jest tak zapinany, a nie inaczej? Dobra, delikatnie, delikatnie. Mam go już tu. Ciśniemy. No, delikatnie. Ja tak się zachowuję bardzo delikatnie, bo cały czas gdzieś mam z tyłu głowy, że w razie czego to będzie go można oddać. Natomiast chyba to widzicie, że on raczej jest ok. Dobra, teraz tak, żeby to ściągnąć, to muszę ściągnąć tą część. Ojej. Co tutaj jest takiego, co mnie jeszcze tutaj blokuje? No tu jest jeden rzep, ale ja go mam tak zrobiony bardzo delikatniutko. Dobra, czyli muszę złapać chyba to wszystko. Okej. Jakie. Ale ciepło. Dobra, czyli tak, czyli teraz... teraz trzeba się z tego oswobodzić. Ojej. To nie jest tak łatwo. No, spróbuję najpierw... A, bo jeszcze zobaczcie. Nie wpadłem na to, że mnie cały czas trzyma. Trzyma mnie tutaj ta... O, ta część, nie? Muszę wam powiedzieć, że mocno się przystało. Było takie wrażenie, jakby on nie chciał zejść, ten rękaw. W sumie najprościej to po prostu wycofać rękę. Dobra, ok, mamy tak. Ale ciepło. I ludzie. Dobra, to ubieramy się, słuchajcie. Załóżmy, że będziemy pływać w zimie, będzie zimno, bo jak jest zima, to musi być zimno. W komentarzach wpiszcie, co wy ubieracie pod spód. Czy na przykład zdarza się wam ubierać kurtkę? Bo ja mam teraz bluzę, ale do celów tutaj naszego testu ubiorę jeszcze bluzę. Przypominam, tutaj macie moje wymiary, takie bym powiedział standardowe. No, chudy nie jestem, wysoki też nie. Ale tu macie, o pyk, pyk, może tak zrobimy. Macie też te wymiary tego kombinezonu, na jakich osobników on jest robiony. I zobaczymy, jak to się trzyma kupy. Czy można sobie ten kombinezon wziąć na przykład, nie wiem, zamówić M-kę, jak ktoś ogólnie nosi L-ki. Dobra, tu będzie już zobaczyć ciężko. Spróbujmy. Jest. W sumie tutaj przy tym teraz, przy tej kurtce, to wyciskamy z tego kombinezonu po prostu wszystko. On tutaj już dużo więcej by nie obsłużył. Dobra, jakoś się udało. Idzie. Dobrze idzie. I tu dopinamy do końca. Niech jest. O, dobra. Nie jest przesmarowany, słuchajcie, jakby był przesmarowany, pewnie byłoby jeszcze trochę lepiej. Ładnie się kręcę, ale jest cieplutkość. No ale to ciepło robi to, że jestem też w kurtce, nie? Dobra, słuchajcie, to jest, to wygląda tak. Można się tu dopiąć, o, a co tam? Spinningować, myślę, że bez problemu. Trochę przeszkadza mi to, że mam kaptur w bluzie, nie? Jakbym nie miał kaptura w bluzie, to tutaj bym nie miał znowu sztylet tego wszystkiego. Słuchajcie, jest okej. Ja się to zmieściłem z tym moim bebekiem, nie? Tu by można było, zobaczyć, jeszcze jestem w stanie sobie ponaciągać to. Może niewiele, ale powiedzmy, jestem w stanie to ponaciągać, żeby być jeszcze bardziej tutaj obudowany. Czyli jakbyśmy mieli tutaj w pasie ewentualnie trochę więcej, jakbyście mieli parę centymetrów, albo na przykład ja bym chciał, choć powiem wam szczerze, ja tutaj mam normalnie spodnie jeansowe z pasem takim tradycyjnym, dużym, skórowym i podejrzewam, że jakbym miał jeszcze jakieś, nie wiem, jakieś oczyplacze pod spodem, jakieś na zasadzie kalesony czy coś w tym stylu, to by był przy moich wymiarach żaden problem. Jakbyście mieli nawet tutaj, myślę, w pasie 3-5 cm więcej, też się zmieścicie. Ruchy.
Bez problemu, słuchajcie, bez problemu na kajak. No problem, do brudzenia w wodzie. Sprawdzimy, czy jest szczelny, nie? No bo to jest najważniejsze. No i dobra, czyli jaka konkluzja tego drugiego nagrania, kochani? Taka, że no ten kombinezon daje radę. Czy przecieka? Nie wiem. Trochę jakby ktoś był wyższy, nie ma problemu. Tyle byście byli wyżsi, nawet 10 cm myślę byście się zmieścili, nie? Trochę więcej tutaj kombinezonu schodzi mi w tym miejscu, wiadomo, no bo tutaj jednak teraz kurtka to wszystko robi robotę, nie? Ale jakbyśmy byli troszeczkę wyżsi, ewentualnie delikatnie chudsi niż ja, bez problemu się w to zmieścicie, nie? I co najważniejsze, słuchajcie, ja go kupowałem stamtąd i no to jest Polska, jakby nie było. Cena 3300, tak pi razy drzwi i mamy możliwość wymiany. Wygląda fajnie. Znaczy się, czy wygląda, to zobaczymy, bo to taki czerwony kolor, trochę nietypowy jak na Morską TV, ale bezpieczeństwo, słuchajcie, bo wypadł z tego kajaka kiedyś, to przynajmniej gdzieś z jakiegoś helikoptera się zobaczą, bo w tych strojach znowuż Grafa, one są naprawdę wyjechane, one są naprawdę bardzo dobre, bardzo fajne kolory mają, takie wiecie, takie ciemne, a zieleń, natomiast jak na morzu wypadniemy, to raczej nas nikt nie znajdzie, nie? Ale jak to mówi moja żona, no nawet do kościoła da radę w tym iść i człowiek nie zwraca się uwagi. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.